Dziękujemy bardzo za wizytę w studiu. Dziękujemy bardzo. A teraz o malowniczej akcji, bo okazuje się, że wystarczy 30 par rąk i tylko pół godziny pracy, żeby odmienić życie dzieci, które spędzają długie godziny na szpitalnych korytarzach. A to za sprawą Gregorio Mancino. To jest włoski artysta, który przyjechał do Polski na zaproszenie firmy Boiron. Codzienne wydarzenie artystyczne, choć z udziałem malarzy amatorów, ale także profesjonalisty Gregorio Mancino. W Szpitalu Świętej Anny w Piasecznie korytarz będący poczekalnią przed wizytami lekarskimi małych pacjentów już za chwilę zmieni się nie do poznania. Poświęciłem moje życie na szukanie odpowiedniej, pozytywnej energii. W Polsce czuję taką energię, dlatego tutaj chętnie przyjeżdżam. Mają ją też dzieci, a dzieci, to banalne co powiem, ale są nadzieją świata. Dlatego pracuję z nimi i chętnie przyjeżdżam do Polski. Gregorio Mancino należy do organizacji kulturowej Omeo Art, która powstała we Włoszech. Wspólnie z dziećmi odmalowywał klinikę pediatryczną. Kontynuacja była w Brukseli, na Madagaskarze i w końcu my postanowiliśmy zaprosić go do Polski. Malowałam na ścianie lwa. Malowałem krowy, kwiatki i nie udało się do końca domalować krowy. Wśród młodych malarzy dostrzegliśmy Marcina Żewłakowa. Moim dziełem są liście. Sympatyzowałem przez długi okres czasu z kolorem zielonym, dlatego wykorzystałem tą barwę. Mam nadzieję, że część tych barw, tych rysunków spowoduje, że dzieci też inaczej będą ten czas oczekiwania na badanie czy leczenie spędzały. Artysta nie tylko maluje, ale robi wokół tego całe wielkie show. Przebiera się za klauna, zakłada perukę, wkłada swój sławetny czerwony nos i po prostu zaczyna z dziećmi rozmawiać ich językiem, językiem dzieci, dlatego tak świetnie się dogadują. Wiadomo, że dzieci, gdy tu przychodzą, są chore, bardzo często cierpią, ale myślę, że te pozytywne rysunki, które są tutaj, odrobinę poprawią im samopoczucie i trochę się poczują raźniej.